To są bardzo nietypowe perfumy i zapraszam Was do obejrzenia mojego odcinka właśnie o takich nietypowych, bardzo zmysłowych, bardzo kobiecych i seksownych perfumach. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Faux Premier. Witam nowych moich subskrybentów i tak samo starych. Mam nadzieję, że macie się bardzo dobrze. Ja słuchajcie, wróciłam do pracy i mam trochę mniej czasu na moje właśnie tu hobby, ale za to pewnie przyniosę więcej ciekawostek ze świata tu kosmetycznego. Dzień dobry. Postanowiłam poświęcić perfumom takim bardzo sensualnym, o których może niewiele możecie znaleźć właśnie tutaj na blogach, czy vlogach, czy w ogóle generalnie na YouTubie. A mianowicie chciałam poświęcić parę słów mojej ulubionej marce Gucci i tu ich perfumom, a także takich mniej znanych, ale bardzo zmysłowych, bardzo kobiecych, bardzo sensualnych perfumom. Wybrałam sobie tutaj kilka, nie chcę Was zanudzać zbyt długo, ale myślę, że ten odcinek jest wart obejrzenia dla osób, które preferują troszeczkę jakby mniej znane perfumy, aczkolwiek wydaje mi się, że Gucci należy właśnie do takich marek, kiedy te perfumy są dość znane. Perfumami tutaj z serii Gucci będą perfumy, o których chyba nigdy się nie wypowiadałam, a mianowicie jest to Flora Gucci. Ja pamiętam swojego czasu, jeszcze pracując tutaj w Polsce, było kilka wersji właśnie tutaj Flora Gucci i ja generalnie lubiłam większość z nich, pamiętam Gardenie, ale głównie zapadł mi w pamięci właśnie ten zapach Flora Gucci, ten pierwszy typowy. Jest to tak zmysłowy, słuchajcie, słodki i bardzo, bym powiedziała, taki wabiący zapach, który wydaje mi się, gdy niuchniecie po raz pierwszy, na pewno Was jakby upoi właśnie tymi nutami, które tutaj właśnie są. Tak sobie szybciutko, słuchajcie, patrzę, co jest właśnie w głównej nucie. One były lansowane w 2010. I jest tutaj peonia, cytrusy, kwiat pomarańczy, osmantus róża, drzewo sandałowe, patchouli i różowy pieprz. Słuchajcie, ten zapach jest bardzo silny i utrzymuje się bardzo długo właśnie tutaj na, wydaje mi się, każdej skórze, bo kogo bym nie zapytała, właśnie ten zapach pamięta. Jest bardzo słodki, ale jest bardzo taki zmysłowy i upajający właśnie przez te bardziej dla mnie wybijające się kwiaty. Jest moim zdaniem ten zapach bardzo niedoceniony. Jest jednym z piękniejszych jakby wizualizacji kobiecych perfum. Piękny flakonik, słuchajcie. I naprawdę mogę Wam powiedzieć, że jest bardzo taki wyjątkowy i właśnie zapadający w pamięci, także ja Wam gorąco polecam. Z takim zapachem, słuchajcie, też z Gucci jest zapach, o którym ja Wam wspominałam. Jest to w przepięknej takiej butelce złotej, wyglądającej jak taka swojego rodzaju sztabka złota, brawo Wam mi to słowa. Ja Was przepraszam z góry za to dochodzące odgłosy, ale tu po prostu jest jakieś zgromadzenie wszystkich tych sprzątających tutaj z Cancillu i przy okazji mają świetną zabawę. Też tutaj słychać samoloty z góry. Was przepraszam, ale staram się to jakoś wyciszyć. Także wracając do Gucci, jest to piękna taka złota sztabka. Może nie sztabka, ale właśnie tak wyglądająca, z takim wisiorkiem. Ja Wam przedstawiałam w jednym z moich odcinków, więc na pewno go widzieliście. Też uważam, że to jest zapach niedoceniony, a jest taki ponadczasowy. Jest niezwykle szampański, upajający i taki, że jeżeli się spryskacie, czujecie się kimś wyjątkowym, bardzo eleganckim. I słuchajcie, ja sobie to tak patrząc, stworzony był troszkę później, w 2012. Jest tutaj bergamotka, czarne porzeczki, białe kwiaty, piżmo i kwiat pomarańczy, oczywiście wzmocniony z takimi trochę drzewnymi nutami i oczywiście patchoulą i sandalwood. Także
Jest to zapach bardzo specyficzny. Ja Wam mówiłam w tym odcinku, kiedy poruszałam właśnie po raz pierwszy te perfumy, że od tego zaczęła się, ja na tyle pokochałam te perfumy, że zaczęłam, jakby zaświtała mi ta myśl w głowie, nazwa mojego kanału i od tego powstało właśnie Faux Première, od premier tutaj Gucci. Ja Wam gorąco polecam ten zapach, on jest niezwykle estetyczny, pięknie się nawet ten flakon prezentuje tutaj na toaletce, ale poza tym jest to zapach niesamowity, niesamowicie wabiący, flirciarski, kobiecy, mega zmysłowy i mega przyciągający. I wydaje mi się, że na teraz, na tą porę też możemy super tu używać i właśnie poczuć się tak super elegancko. Następnym zapachem, a właściwie tą grupą zapachów, którą Wam teraz chcę przedstawić, na pewno Was zaskoczę, ja nie widziałam, że tak powiem, dużo informacji i review o tych zapachach. Pierwszy z nich to jest odsłona Bossa. Jest to odsłona, która się nazywa Jour Paul Femme, jeśli dobrze czytam, i ona była wydana w 2013 roku. Ja pamiętam, były jeszcze w takiej zgrabnej, fajnej buteleczce takie mleczne perfumy. Nie, one były takie beżowe bardziej. Słuchajcie, taka to była kwintesencja, jakby zestaw kilku zapachów. Ja najbardziej serce mi skradło właśnie ta biała. I słuchajcie, tu są takie grejpfrutowe nuty, są też białe kwiaty, tak jak w poprzedniku, właśnie frezja, konwalia i tutaj takie nuty drzewne też oraz amber. Słuchajcie, one są niezwykle zmysłowe, bym powiedziała, lekkie, rzeźkie, ale jednocześnie mają ten pazur. Ja sobie tutaj jakby tak otworzę na sobie. One są bardzo, jakbym powiedziała, specyficzne, ale idące w taką klasykę i w taką elegancję. Ja wiem, że niedużo osób w zasadzie lubi tutaj zapachy Bossa, ale powiem Wam, że niektóre z nich to są takie perełki, właśnie takie mało odkryte, a jednocześnie wydaje mi się nie na tyle reklamowane, że przykują uwagę, ale dla osób, które lubią białe kwiaty, które lubią właśnie takie sensualne, zmysłowe, a jednocześnie idące w klasyczną stronę zapachy, to gorąco ten zapach polecam. Tym zapachem to Was na pewno zaszokuje. Słuchajcie, ten zapach, kilka osób chyba pytało mnie o niego. Ja z tego, co wiem, on jest nadal u nas tu w UK dostępny. Nie wiem jak w Polsce. Wiem, że Estée Lauder Sensuous Night został wycofany, więc ciężko go dostać, ale Sensuous Nude był jednym z moich ulubionych zapachów, kiedy jeszcze nawet nie pracowałam na Estée Lauder. I on jest, słuchajcie, taki bardzo pudrowy. Ja nie wstawiłam go w ten odcinek o zapachach pudrowych, ale zapraszam Was serdecznie, też ja tu przypomnę o tym filmie, bo wydaje mi się, że on jest bardzo, bardzo dobry i możecie poznać pewne takie nietypowe pudrowe zapachy, także gorąco Was zachęcam do obejrzenia, jeśli nie obejrzałyście jeszcze tego odcinka. Ale właśnie to jest taki trochę drzewny, słuchajcie, trochę pudrowy, troszkę takie bardzo maski, czyli właśnie taki piżmowy zapach z cytrusami i on powstał w 2011, ale słuchajcie, ma tu różowy pieprz i rzeczywiście ten pieprz jest bardzo wyczuwalny, czyli jest taki z pazurem, bardzo zmysłowy. Jest piżmo, jest biały miód, jaśmin, konwalia, wanilia, która daje właśnie takie zaokrąglenie fajne, sandalwood, heliotrop, przepraszam, i też tutaj amber. Słuchajcie, on jest, tak jak powiedziałam, takim zapachem z pazurkiem, ale jak on się utlenia, pojawia się taka piękna, otulająca, waniliowo-pudrowa nuta. To jest zapach niebywały, ja bym powiedziała taki trochę mleczno-pudrowy, ale jednocześnie tak jak ten różowy pieprz i te tutaj pokłady pieprzu dodają takiej ostrości. Naprawdę, jeżeli ktoś lubi bardzo niecodzienne zapachy, zapraszam serdecznie do zapoznania się, może właśnie bardzo Wam się spodoba. Zobaczcie, buteleczka jest piękna, lekka, a jednocześnie taka przyciągająca też. Zapach będzie stary jak świat, to jest z 1997, jak to czytam, nawet nie wiedziałam, że tak szybko czas leci, słuchajcie. Bardzo taki zapach gourmand, myślę, że
on na równi jest tutaj z Angelem, właśnie kiedy te perfumy zaczęły się pojawiać. I jest to bardzo rzadki zapach. Ja myślę, że w Polsce on jest. Jest Lolity Lempickiej w pięknym jabłuszku, słuchajcie. Właśnie taki zapach gourmand, gdzie mamy tu anyżek, bardzo taką mocną nutę właśnie fiołkową i licorice. Nie wiem, jaki jest odpowiednik licorice tutaj w Polsce. Anyżek chyba, nie anyżek. Jest wiśnia, irys, są specjalne tutaj nuta amarysowa, wanilia, pralinka, bobtonka i dużo, dużo więcej, ale jest też vetiver. Słuchajcie, ja zapomniałam też zrobić prezentację tego zapachu, właśnie w tych zapach pudrowych, ale jest tak dużo właśnie pudrowych, niesamowitych zapachów. Ale słuchajcie, to jest zapach, jak spryśnicie, to wam się kojarzy z taką toaletką, pudernicy, ale pudernicy w tym znaczeniu, że właśnie takiej pani bardzo eleganckiej właśnie, bardzo sophisticated, takiej wyszukanej bym powiedziała. I słuchajcie, ten zapach jest bardzo otulający, właśnie taki pudrowo, słodko, irysowy, bo ta nuta fiołka i irysa bardzo tutaj, słuchajcie, jakby się pokazuje, ale co chciałam powiedzieć, zobaczcie na buteleczkę, ona ma takie właśnie kryształki, to była specjalna jakaś edycja, którą miałam, ja pamiętam, że miałam duży sentyment tutaj do Lolity Lempickiej, ona miała bardzo fajne tutaj perfumy, a słuchajcie, i ten zapach bardzo bym polecała osobom, które lubią takie starsze zapachy, takie właśnie klasyki, kiedyś były bardziej tutaj mocne i takie bardziej skondensowane, jeśli chodzi o zapach. Czy ktoś w ogóle pamięta jeszcze tą Lolitę Lempicką? Powiedzcie mi, czy macie może, czy pamiętacie? Dobra. Który się dzisiaj pojawi, to będzie Jimmy Choo Illicit Flower. Słuchajcie, ja mam kilka tutaj w swoich zasobach zapachów Jimmy Choo, ja bardzo je lubię, trochę starsze. O nim niewiele się mówiło, on był lansowany w 2016 roku. Jest tu gruszka, róża, frezja, grejpfrutowa taka nuta, właśnie tu piżma, kaszmirowego drzewa, sandalwood i specjalna nuta wanilii. On jest, powiem wam, może nie tak mega silnym zapachem, on mi przypomina w ogóle trochę Jimmy Choo, te pierwsze perfumy, ale on jest bardziej taki orzeźwiający i w tych nutach takich bardzo energizujących, słuchajcie. On jest bardzo ciekawym właśnie taką mieszanką, słuchajcie, takich kwiatowego połączenia i właśnie troszeczkę takiego kaszmirowego, ciepłego, bardzo zmysłowej nuty. Ale myślę, że on jest niedoceniony i powiem szczerze, ja też nie widziałam żadnych review, a jest to bardzo ciekawa odsłona, słuchajcie, w pięknej takiej kryształowej buteleczce, jak to wszystkie tutaj zapachy Jimmy Choo i naprawdę jest bardzo, bardzo specyficzny, zmysłowy, przyciągający, taki klasyczny, ale upajający i też spasz taką perełkę tutaj pari. Ale słuchajcie, o niej będzie inny odcinek, kiedy będę chciała porozmawiać tu o tych nietypowych różanych perfumach. Jak tylko będę miała czas, zbiorę właśnie zbiory, czekam też jeszcze tutaj na dojazd pewnych moich piękności i o nich będzie na pewno jeden z następnych odcinków. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się bardzo podobał. Mam nadzieję, że te odgłosy tutaj z backgroundu nie przeszkadzały wam delektować tym odcinkiem. I słuchajcie, bardzo zachęcam was do polubień, szerowania odcinka, jeśli wam się podoba i macie właśnie znajomych, którzy lubią właśnie takie opowieści o perfumach i oczywiście zachęcam was do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście i życząc wam miłego dnia, zapraszam na następną odsłonę. W planach oczywiście są, tak jak na moim kanale, nie tylko o perfumach, ale też właśnie tu o pielęgnacji i mam taki pomysł na bardzo nietypowy makijażowy właśnie odcinek z takimi nowościami, którymi się nie spodziewacie. Do zobaczenia, pa, pa.